Padał. Się? Nagrywa się. Tak. Kurde, już Położę po prostu unikalny mikrofon. kontakt, Może jeśli się chodzi uda o ten. zupę, to już słabo mówię. Może się uda Ale tak, ściągnąć to dźwięk. Zawsze jest z tym problem. myśli kto? No i o czym myśmy rozmawiali? O Interstellarze O i o kosmosie. grubych tych rozkminach kosmicznych. Ale wiecie, jaka jeszcze rozkmina kosmiczna mnie na przykład rozpierdala? Ta teoria, która była oglądać się True Detective'a. Prawdziwego detektywa, teraz detektyw to się nazywa Nie, po nie wiem. polsku. No Nie, jest zajebisty taki serial, teraz trzeci sezon właśnie wyskoczył i w tym sezonie jest, Boże, w tym pierwszym sezonie jest taka rozkmina, to też jest jedna teoria a propos życia, jakby ten, co by było, jakby twoje życie zawsze się powtarzało w nieskończoność. Czyli masz jedno takie życie. O, a Kejpaksa oglądaliście? Tam w Kejpaksie jest ta sama historia. Jak on mówi, ten kosmita do tam głównego bohatera, mówi: słuchaj, nic nie jest sprawiedliwe na świecie. Masz takie życie, jakie masz, ono będzie się powtarzało w nieskończoność, więc lepiej się kurwa pogódź ze swoim synem, bo on będzie, bo jak się nie pogodzisz, to zawsze się z nim nie pogodzisz. W nieskończoność. A tam kurna w tym True Detective jeszcze gorzej to było przedstawione, bo on mówił: słuchaj, ci, którzy trafili do obozu koncentracyjnego i umarli w męczarniach, oni zawsze będą umierali w męczarniach w nieskończoność, bo to jest pierdolona rzeczywistość, w której my jesteśmy i nie możemy się z niej wyrwać. To jest kurwa najgorsza moim zdaniem teoria rzeczywistości, jaka w ogóle może być. Nie, no tak to zajdzie się po A taki stupid film Mick Jagger, czy jakiś inny rockowiec, co miał zajebiste życie, będzie miał zawsze zajebiste życie. Co za podłość, co? i zawsze będzie miał wielkie wargi, dlatego trzeba się bawić. Tak. Chodźcie panowie, może jakoś tutaj zmontujemy. Chodźcie, podnosimy jak wszyscy. Mamy być? No, chodźcie to, wszyscy. Kurde, jasne, że tak. Usiądźmy przy stole jak ten. Jak rodzina. Rodzina. Raz, mogę się posunąć? Czyli mnie? Krzysiu, czyli Michael Jackson. Obsługuj kamerę. Sprawdzę, czy się nagrywa, bo ona może pierdolnąć po pół godziny. Dobra, ja się siądę na fotelu tutaj. Siadaj. Przekręcimy się po to, żeby z powrotem. O 360 stopni. I zawsze będzie. Wszystko się zmieniło o 360 stopni, tak jak w Kejpaksie. Ukrywamy marki. Kurwa. Tak, kurwa, co to jest? Nie, na 12 będziemy próbować. Widać raz w miarę jako tak o wszystkich? A, bo stąd idzie. Właśnie, a może ten stolik troszkę wysunąć, żeby tak był... Albo może Marcin, weź tą kolumnkę malutką. A tam? A przy czaszce? O, albo nie, ta. I no od razu jest ten do bicia, bat. I co? Mam tam ty. Co to jest za rodzaj alkoholu? Nie mam żadnego pojęcia, ale podobno to jest jakaś dobra whisky. Ale to jest. Zrobię zdjęcie, i nasz zespołowy. Nie, no powiem ci, wymyślasz tu patenty, które by mi do głowy nie przyszły. Nagrywa się elegancko cały czas. Kreatywny. No i dobrze. Ładnie wyglądamy w kadrze. Przyjechałeś z tym świetniczkiem? No. Mamy najważniejszy tutaj mikrofon, mam nadzieję, że się nagrywa wszystko. Nie. Może później jakieś tam głosy podkładasz. Zadzwonię do tego, no, z dupingu, do zdupisia. On śmiesznie podkłada głosy. Podłoży Putina głos pod to wszystko. To by też było niezłe. Proszę Państwa, jesteśmy z zespołem Nocny Kochanek. I gruby wini, a może nie gruby, może chudy, nie wiem. W każdym bądź razie Winiwizja, tak się nazywa mój kanał, sprawdzałem, już wiem. No i co, byłem wczoraj na waszym w ogóle koncercie, na którym był rozpierdol, było od cholery ludzi, więcej niż na hip-hopowych koncertach w tym klubie. A hip-hop miewa się bardzo dobrze w Polsce, więc jest to, no co, no super wynik. Tak, różne mądrości mi przychodziły na ten temat, ponieważ ja nie będę ukrywał, wasz zespół znałem wcześniej od opowieści moich kolegów. I paru moich znajomych mówiło, że jest taki zespół, który jest ciekawy, interesujący. Jego opis jest krótki, że grają heavy metal i mają śmieszne teksty.
To mogłoby się zgadzać. No i właściwie tak było, pomijając jeden fakt, że... Że są zupełnie nieśmieszne. Są średnio śmieszne, ale generalnie myślę, że dają radę. Natomiast musiałem tych tekstów sobie posłuchać później w tym, w internecie, że tak powiem, ponieważ nagłośnienie było moim zdaniem średnie. I nie było dobrze. A pewnie stałeś za filarem. Wiesz co, nie, ja stałem w paru miejscach. Naraz. Tak, tak, bo ja zawsze, jak elektron, byłem w dwóch miejscach naraz. Lokacja. Nie wiem, czy tak to się nazywa, ale udam, że tak. Zajebiście brzmi. Chce ktoś herbatki? O, ja to proszę. Ja nie mam herbatkę. Wiesz co, żebyśmy tu na ten, nie nalali na mikrofon. Co ja chciałem powiedzieć, że ja byłem i na takim tam podwyższeniu i sobie z tyłu oglądałem. Ja lubię sobie w różnych miejscach oglądać koncert. No co, fajne show, ognie grały. W ogóle tak naprawdę, gdybym nie znał tego całego opisu, to bym pomyślał, że jest to po prostu kolejny zespół, który śpiewa jakimś kurwa tym rycerzu znikąd, który gdzieś tam zapierdala i pod słońce i coś mniej więcej takiego. Walczy ze smokami? Walczy ze smokami o jakąś dziewicę. Kurwa dziewicę, która później się okaże starą szmatą, a nie dziewicą. Ale tak to w życiu bywa, no nie? Dopóki nie zależy, to się nie robi. W każdym bądź razie show bardzo fajne. Byłem z moim kolegą, który zna się na heavy metalu dużo lepiej niż ja. I on powiedział, że dla niego wasz zespół muzycznie brzmieniowy jest bardzo podobny do Iron Maiden. Czy to się zgadza? Czy to się kojarzy. Wiesz, to zawsze już z tym zarzutem, że gramy. Chcemy grać nie jak Iron Maiden, a i tak, że mówią, że gramy jak Iron Maiden. Ale nie jest to dla nas jakieś krzywdzące, bo się wychowaliśmy na Maiden. Cała przygoda muzyczna się zaczęła, więc... Ja brzmieniowo w sumie nic dziwnego. Artur, nagrywaliśmy płytę, to było co? Ten bas ja chcę mieć taki jak Steve Harris. Właśnie, że nie. Kiedyś tak było, teraz już tak nie jest. Nie, no, bo teraz już nawet nie mówisz, bo każdy wie, że ma. Tak. Jedyne studio w kraju to jest Angry Bird Studio, gdzie można taki bas osiągnąć, a tam jeszcze nie nagrywaliśmy. Robert Kazanowski poleca. Nie, no z tymi Maidenami no, my się nie obrażamy. To jest jakby... To... Oczywiste, nie? No czy jest zrozumiałe, bo w sumie mamy tyle nawiązań, tyle podobnych jakichś melodyjek, zagrywek, riffów, nie wiem, sposób śpiewania, nawet podświadomie pewnie. Podświadomie próbuję, wiesz, śpiewać jak Bruce, bo tyle się go nasłuchałem w życiu, że nie sposób tego uniknąć. Z psychofanami byliśmy chyba na 11 koncertach Iron Maiden. Tak? Przynajmniej ja i Jarek, tak. Nie, znaczy, ale bo to też jest takie coś, że jakich zespołów byś nie słuchał? Z tego heavy metalu, wszystkie są fajne, znaczy wszystkie, no te, które ci się podobają, ale kurwa Iron Maiden jest jedno i to jest jakby takie... Iron Maiden to ci, co mają tego kurwa Ediego. Bo tym się akurat jarałem w podstawówce, ale niekoniecznie samą muzą, tylko po prostu tą w ogóle postacią, a to dlatego, że się jarałem mega tymi komiksami i on był zajebiście komiksowy, nie? I jak mi to ktoś tam, jakiś metalowy kolega to pokazał, to mówi, ja, ale stwór, zajebisty. Kurde, a ci Maideni to już, ile to oni grają w ogóle? 35 lat. Więcej chyba, nie? Od 70, zespół powstał w 70, nie, w 75 powstał zespół. W sensie Harry założył Iron Maiden, tak? Czyli kurwa wtedy, kiedy się urodziłem, ja pierdolę. W 79, no Krzyś. To wyście się nawet nie urodzili, ten zespół trwa dłużej, kurwa, niż wy trwacie. No. No, Żurek. Ja mogę powalczyć ewentualnie tam wiekowo. Żurek jest najstarszy z nas. Ile ty masz lat? 30 do... Ty Żurek, które ty zrobiłeś? 30-29. Ty jesteś 9-5? Na oko? Naprawdę? 86 rocznik. W lipcu. No. Ej, to młodo wyglądacie. 86. Ja jestem 9-2, tak na poważnie. A Karol z Krzyśkiem 87, więc nam jest rok. Ja pierdolę. Dobra, niech będzie, że mimo, że jestem... starszy, to gadam do was z przyszłości, więc jestem młodszy. I problem rozwiązany. Młodszy od Żurka. Ludzie mogą nie zrozumieć, o czym my mówimy, ale myśmy wcześniej rozmawiali o pętlach przyszłości. Kosmosie i o wszystkim. Kurwa, nie nagrało się jak zwykle. Teraz nagrywa się tam zapierdalające ferki, bo jestem zdecydowany. Ale
Zauważyć. Cyferki muszą być. Działa, idzie. No i że przy alkoholu często się rozmawia o kosmosie. No bo kosmos jest. I przy alkoholu kosmos jest zajebisty. No. Przy alkoholu często zapierdalają cyferki. Ale wiesz co, ten bardzo pochwalił twój wokal, ten mój kolega metalowy, z metalowym backgroundem. Kurde, no to powiem ci szczerze, że bardzo mnie to cieszy, bo obecnie jestem na tak zwanym chorobowym. Graliśmy na L4, graliśmy w Toruniu koncert. I stwierdziłem, że muszę powiedzieć ludziom ze sceny, że coś jest nie tak. Bo wiesz, show must go on, nie? Ale jak już słyszę, że jest trochę przegięcie pały, że za dużo muszę zmieniać melodii, że ludzie na pewno usłyszą sobie nie razem, to stwierdziłem, że muszę się usprawiedliwić. A przynajmniej muszę im wyjaśnić. Powiedziałem, że jest ciężko i liczę na ich wsparcie. Ale to kurczę, powiem ci, że było bardzo miłe uczucie, jak stoisz na tej scenie i widzisz, że ci ludzie przyszli nie na zasadzie, że zapłaciłem za bilet. Śpiewaj teraz tak, jak się jest na płycie, nie? Tylko jak to mówią w stand-uperze, rozśmiesz mnie. Tylko gdzie jest? Mamy śpiewać jakiś tam jeden kawałek. Ja mówię, słuchajcie, już będziemy się zbliżać ku końcowi. No i ludzie słyszą, że średnio trochę ciężko mi się mówi. I gość z pierwszego rzędu gdzieś, Krzysiu, spoko, zaśpiewamy z tobą. Nie? I to jest, wiesz, to jest fajne. Ale już abstrahując od tego, co się wydarzyło w Toruniu, nie wiedziałem, co będzie w Szczecinie. Czy uda mi się to gardło trochę rozruszać i sporo ćwiczeń sobie robiłem. Koledzy mi troszkę pomogli też z alkoholem, w sensie ograniczyli. Okej, okay. Albo podgrzali go. Podgrzali, ludzie przed koncertem. Wzięliśmy to na siebie. No. W każdym razie okazało, że wczoraj jakoś w miarę sobie poradziłem. Nie było to może takie na 100%, ale chyba wyszło całkiem nieźle, więc tym bardziej fajnie, że kumplowi się podobało. Pozdrawiam cię. Kumplu. Jacek. Jacor, to dla ciebie. Piękne imię, jak heavy metal. Jack. No i bardzo fajnie. Słuchajcie, ja sobie pomyślałem taką jedną rzecz, jak to oglądałem wszystko, bo i mam dosyć czystą głowę a propos waszego całego projektu, czyli nie mam jej na przykład zaśmieconej jakimiś opiniami, nie czytałem kurwa co inni na ten temat myślą, ale ponieważ no powiedzmy robię w show biznesie, więc potrafię sobie wyobrazić na i sobie pomyślałem, jaki, bo wiadomo, wszyscy muszą się do wszystkiego przypierdolić, więc pomyślałem sobie, jaki kurwa zarzut mogą wymyślić ci nienawistnicy wszyscy i pomyślałem sobie, że oni mogą wymyślić taki zarzut, że kurwa to nie jest prawdziwy metal, bo oni tutaj rozśmieszają, nie ma kurwa rycerza znikąd i chuj nie spierdalają. To jest jakaś niebana podróba. Czy jest taki zarzut? Bardzo dobrze to spodziewałeś. Ale to jest zarzut merytoryczny, tak to nazwijmy, a jeden z takich też często, jak niektórzy idą na łatwiznę, to po prostu gówno. Albo syf. Ale, jeśli chodzi o takie merytoryczne zarzuty, to tak, pierwszy jest taki, że nie można sobie robić jaj w muzyce metalowej. Ja pierdolę. Nie można mieć krótkich włosów. Disco polo. Nie, ale z takich najbardziej sensownych, już tak szczerze, to rozumiemy na przykład, że komuś może nie odpowiadać takie poczucie humoru. Wiesz, nas akurat to śmieszy, nas to bawi i jak się okazuje, wielu ludzi dzieli z nami to poczucie humoru. Natomiast dla niektórych to może być poczucie humoru, wiesz, z dupy, albo na przykład zbyt żart taki subtelny, dla niektórych może być to zbyt, nawet nie wiem, może i agresywny, wiesz, dla niektórych to będzie typowo stulejarskie poczucie humoru. No i trudno, i takie mamy, i wiesz, tego nie zmienimy. To jest chyba jeden taki zarzut, który jest taki sensowny, nie? Że rozumiem to, wiesz, komuś się to może nie podobać i spoko, okay, wszystko może się nie podobać, może się nie podobać na przykład barwa głosu, tak? I przecież to też jest kwestią jakby w ogóle gustu, tak? Ktoś może robić głosy niskie, wysokie, albo też na przykład jest takie czasami, szczególnie chyba w hip-hopie na przykład, podziw do niskich głosów. Ja uważam, że niskie głosy fajne są fajne, ale nie wszystkie niskie głosy są fajne, niektóre tak są chujowe. Niskie, wysokie są. Tak? No właśnie, i jakby wiesz, nie wszystko musi się wszystkim podobać. Bardziej mnie dziwi w dzisiejszym świecie, że komuś chce się specjalnie wypowiadać opinię na temat tego, co mu się nie podoba, bo po prostu, no nie wiem, może jestem już po prostu starszy, ale u mnie zazwyczaj to się kończy na tym, że po prostu włączam sobie następną rzecz. Ale widzisz, bo to jest internet, wiesz, teraz, bo ktoś sobie siedzi w domu, komuś się coś nie podoba, więc mówi, jak wstawię komentarz,
i napiszesz na przykład, że to jest gówno i dostanę 5 lajków. Dostanę i potem napiszę jeszcze ha, 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 albo bła, ha, 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 dostanę. Kurwa masz. I wiesz, ktoś dostanie pod tym na przykład pierdyliard lajków, to mówi, jestem zajebisty, nie? Bo ja stworzyłem taki komentarz i ludziom zaimponował. No wiem, ale tak jak ja. To się nazywa, słuchajcie, ten mój kolega mi o tym powiedział, z którym byłem na tym, na waszym koncercie. To się nazywa potrzeba głasków. Nie wiem, czy słyszeliście to. No to. Tak. Ludzie lubią być głaskani i szukają różnych głasków. No. A najchętniej wytwarzają jakiś komentarz, żeby dostać te głaski, ewentualnie czyli później oddają głaski komuś. Ja pierdolę, to jest taka wiesz, stanie, potrzeba takiej wiesz, atencji. Kiedyś widziałem taki komentarz, ostatnio. Jakaś laska wiesz, zaczęła coś pisać, że zupełnie konstruktywnie. Wiesz, na zasadzie, że nocny kochanek do dupy. Mhm. Nie? I gość napisał, ale a co konkretnie ci się nie podoba? Do twojej? Co konkretnie ci się nie podoba, nie? Co, wkładaj na koncert. Może syf, nie? Zależy, w każdym razie, no to weźmiemy cię w kolejarza. Że... W każdym razie, że syf, nie? No. I kolejny. Mówi, ale konkretnie o co ci chodzi, co ci się nie podoba, nie? Mhm. I ona nie potrafiła napisać, co konkretnie jej się nie podoba i w końcu napisała... Potrafiła czy nie potrafiła? Nie potrafiła, nie. A. Napisała mu... Dziękuję, a bo tak w ogóle to dzięki za podbijanie fejmu mojemu komentarzowi. No, no i ona jest zadowolona. Jak gdyby, i gdyby była chłopem, to by na tym swoim koniku odjechała pod monitorem. Ja ostatnio myślałem sobie o tym. Ja pierdolę. Ale to, bo o czym to świadczy właściwie? Jaki z tego wysnuć wniosek, że mało ludziom do szczęścia potrzeba? No tak. A hitem, no bo wiesz co, każdy chce tych głasków. Właśnie nie do końca. Właśnie mi się wydaje, że im bardzo dużo brakuje do szczęścia, że szukają go, wiesz, w internecie. Nie, brakuje, ale właśnie że... niewiele im potrzeba. Właśnie, żeby... No tak, ale wiesz, to się bierze z jakiejś, nie wiem, braku życia. Permanentnej, kurwa, smutku w życiu, bo wiesz co, ja sobie ostatnio rozkminiałem, nie? Bo nie wiem, może jestem, nie wiem, czy jestem normalny, czy nie jestem stary. Normalny, może jestem stary, może jestem ja nie normalny. Zależy, ale nie ma, wiesz, no, chodzisz, nie wiem, jesteś w internecie, no, pojawia się, nie wiem, gdzieś ci się trafia post o, nie wiem, o muzyce, zespole, którego nie lubisz, bo nie jest w twoim guście, bo ci się nie podoba, no bo wolisz coś innego, no to nie wiem. Znaczy w twoim pierwsza myśl w głowie to jest, kurwa, ja tego nie lubię, więc chujowe, nie. Na no, akurat moja nie jest, ale... No tak, ale dlatego wydaje mi się, że normalny człowiek takiego czegoś nie robi, że w ogóle cały jakby hejt w związku z Nocnym Kochankiem zazwyczaj bierze się od ludzi, którzy... są w metalowym podwórku. To nie są zazwyczaj ludzie, wiesz, gdzieś z zewnątrz, dobra. Tylko to jest, bierze się z jakiejś, nie wiem, kurwa, zazdrości, no to, czy... Ktoś, kto słucha reggae, to ma w dupie Nocnego Kochanka i nie komentuje, nie wchodzi tam, no bo to nie jest... Także wiesz, klimat, tak po prostu chodzi o to, że ktoś ma ewidentnie jakiś problem, wiesz, emocjonalny ze sobą, jeśli ma potrzebę, żeby wejść i napisać coś takiego. No bo ja tego nie mogę pojąć. Po co coś takiego, no okej, okay, to jest może fakt, ta potrzeba atencji, jak mówicie, głaskanie się, ale no kurwa, no nie wiem, ja okej, okay, tak jak powiedziałeś, ja reggae nie przepadam za reggae, ale to nie znaczy, że jak, nie wiem, no nie. Jest jakiś Wawa Mafii czy ale, coś, to ale, będę pisał, że są chujowi, bo nie wiem, czy są, no ja się na tym nie znam na tej grudzie. Przeprowadziliśmy wewnątrzzespołowe badania socjologiczne na temat tych hejtów. Okay. I to jest autentyk, że tak siedzieliśmy po prostu z nudów i na 10 komentarzy negatywnych, 8... To byli ludzie, którzy byli albo z gitarą w awatarce, albo z perkusją, tak. Albo ktoś śpiewał i tak i dalej. Każdy w jakimś czyli zespole gra. My trochę wychodzimy z założenia, że to jest tak jakby jemu się nie udało, bo jakby gra swoją muzykę taką, jaką gra, no i okej, no i nie trafił do tych ludzi, no to dojebę tym też, no bo przecież... Bo jak to? Ja gram dlaczego... na poważnie, a oni sobie jaja robią. Skarżyska jest. Ja zrozumiałem, dlaczego ja nie jestem publicznym nienawistnikiem. Ponieważ ukrytym jestem, tak jak każdy człowiek, nienawidzi całej masy rzeczy i krytykuję pewne rzeczy, ale zazwyczaj w rozmowie z kolegami, a nie publicznie. Dlatego, że ja też robiłem muzykę i robię, ale nic mi się z nią wielkiego nie udało, więc wyglądałbym najzwyczajniej głupio jak ten debil z gitarą, gdybym mówił o tym, kurwa, hip-hopowcu, któremu wszystko się udało, a ja, nie kurwa, jesteś populistą, twój tekst jest beznadziejny, masz chujowy głos. Chodziłbym na durnia, więc już wystarczająco razy wyszedłem na durnia, żeby jeszcze dolewać tej oliwy do jeszcze, Żurek, a jeszcze ostatnie słowo, bo to też jest fajne. Częsty komentarz. Dzieciaki bogatych rodziców. Rodzice kupili im gitary i oni... Ale to z tym kurwa jest! Ja bym chciał być dzieciakiem jak najbogatszych rodziców. Ja bym chciał, żeby moi starzy byli miliarderami.
Ja bym był wtedy największym gangsteraperem. Chodziłbym kurwa z 50 ochroniarzami i wszystkich takim kurwa, miałbym linię bananowiec, kurwa. Bym miał kapelusz z bananów, kurwa. Byłbym najzajebistszym bananowcem, kurwa, jaki istniał w ogóle we wszechświecie. Ja to ja korzystam z chwili i z możliwości. Ja... Pozdrowisz rodzinę. Nie, bo a propos jeszcze tego hejtu, mnie najbardziej zaimponował, kurwa. Najbardziej zaimponował gość, nie wiem, możliwe, że kiedyś to zobaczy, jak wydaliśmy płytę, ona o godzinie 12 poszła na YouTube'a. Płyta trwa, ile tam, 45 minut. I gość po... Dwie po 12, czyli tak jakbyś przesłuchał tylko 2 minuty. Chyba, że ten skurwiel w przyszłości i on przesłuchał. Nieważne, zagłębiam się. Prawdopodobnie... On przez 2 minuty posłuchał... Interstellar oglądał. Posłuchał przez 2 minuty całej płyty, gówno syp. No kurde. No, ale chociaż akurat tu go trochę wytłumaczę. Bo na przykład ja, jeżeli oceniam kawałki rapowe, których dostaję... Nie super dużo, ale dosyć dużo, jako wydawca również muzyki, no to ja oceniam ich, potrzebuję na rapera około 5 sekund. Ja po 5 sekundach wiem, czy to jest coś, co po pierwsze jest jedna rzecz, bo są dwie rzeczy. Czy mnie to w ogóle w jakikolwiek sposób interesuje, bo są goście, którzy, to nie jest gówno syf, tylko robią na przykład jakiś tam rodzaj hip-hopu, tak jak i w rocku, w metalu jest przecież tych rodzajów całą masę. I ja mam po prostu wyjebane na ten rodzaj muzy. No ja wiem, że kurwa już co on będzie nawijał kurwa po 3 wersach. I po prostu jeżeli mnie tymi 3 wersami nie zainteresował, to mnie raczej on nie zainteresuje. Miałem takich mało kapel faktycznie, których na przykład na początku muzyka mi się nie podobała. Przesłuchałem ileś razy i mi się spodobała, ale ona mnie zainteresowała na początku, tylko mi się to brzmienie nie podobało, ale ono było zazwyczaj, na przykład to polegało na tym, że to brzmienie było na tyle nowatorskie i w ogóle coś, czego ja nie słyszałem, że to było, kurwa, nie, chyba ja tak nie lubię. A potem ucho mi się z tym usłuchało, ale jeżeli mam na przykład brzmienie, które doskonale znam, to teraz jest tam zarzut do młodszych pokoleń w hip-hopie, że jest dużo rzeczy, które są bardzo podobne do siebie, no to ja szybko jestem w stanie rozróżnić, co temu człowiekowi się podoba, jakie on ma inspiracje i w jaką stronę będzie szedł. I czasami szybko jestem w stanie to cenić. Tak, ja ale całą płytę w 2 minuty, no. Ale no, on po prostu usłyszał kawałek, usłyszał pierwszą zwrotkę. No to jak się ma taka randka starsza do konia na białym rynku? Pedał i niech spierdala, kurwa. Ale są też ludzie, którzy po prostu subskrybują tylko po to, żeby jako pierwsza osoba dać łapkę w dół i on wtedy się brandzuje przed tym komputerem, że on był pierwszy. Ja pierwszy ich skejtowałem. Gadam o tych hejterach. Napijmy się do kurwa nuda, ale żebyście. Ciekawe. Słuchajcie, czyli ale zdrowia. Tak, bo jak ja byłem na tym koncercie, to tam było dużo ludzi tacy, którzy mi się wydają, że są fanami rocka, ciężkiego rocka, heavy metalu, czy jak to nazwiesz, takich rozpoznawałem. Nie wiem, czy po ubiorze, czy tam po tatuażach, czy po czym, ale wydaje mi się, że oni na przykład, nie wiem, Iron Maiden, czy Metallica, czy nie wiem, jaki jest jeszcze zespół szanowany metalowy, to oni też chyba słuchają. Są tacy, tak, ale są też tacy generalnie, którzy jakby poznali ten metal dzięki Nocnemu Kochankowi, bo na przykład większość ludzi sobie myśli, że metal to jest takie, wiesz, darcie mordy, screamy, jakieś nie wiadomo co. I na przykład jak Krzysiu kiedyś mówił do jakichś tam swoich znajomych, że to jest heavy metal. A jak to się nazywa to? Growl? Jak? Znaczy to nie był growl, ale no, pod growl. No, tak, growl. To oni są zdziwieni. Tak, to zginęło? Działa ci mikrofon? No, ale stanęło? No nie, to jest 33 minuty, więc... Ale zapierdala czy nie? Działa, no i... Naprawdę? No. Możliwe, że mamy przełom w sprawie. Nie, to teraz musisz mocno obserwować, bo jeżeli to dalej idzie, ja ostatnio zrobiłem potworne czyszczenie na moim telefonie, więc to oznacza, że jest po prostu pieprzony przełom. Naprawdę się nagrywa? Normal tak idzie dalej? Na pewno? To Arek musi sobie polać pod ten przełom.
Dawajcie. No, ale kończąc tylko myśl, najlepsze też jest to, że są ludzie, że stoją w jednym rzędzie, typowy heavy metal, długie włosy, glany i tak dalej. Obok stoi ziomeczek w czapeczce i w dresiku, a za chwilę dziewczyna ubrana cała na różowo. I wszyscy śpiewają na przykład... Albo babcia. Na przykład śpiewają kebabową dziewczynę. No, tak. Ale są... Hip-hopowców ile było, którzy mówią? A, jeszcze jedno, a jeszcze jedno, jeszcze jedno, no. Jeszcze jedno, na co zwróciłem uwagę, a propos takiej grupy docelowej, bo wiele takich, wiesz, negatywnych opinii jakby bazowało na tym, że jest kochanek muza dla gimbazy. Ja sobie tak wtedy myślałem, ja w tamtych czasach jeszcze byłem nauczycielem w ogóle w gimnazjum angielskiego i mówię, w sumie nie mam nic do tej gimbazy. My nie mamy nic przeciwko, nie to też ludzie dla gimbazy, nie? Aczkolwiek nasze koncerty w ogóle gimnazjalistów przychodziło jak na lekarstwo, raczej przychodzili co najmniej licealiści, a raczej studenci. Studenci. I teraz zauważyłem taką tendencję, to jest ciekawe, po, nie wiem, po roku mniej więcej, teraz komentarze się pojawiają, nocny kochanek, nie, to jest takie co heavy metal dla pijanych studentów polibudy. Jak to się stało, że w ciągu tego roku tak, nie wiem, czy awansowaliśmy, czy byliśmy zdegradowani, czy jak to się zmieniło? W ciągu roku ci z gimnazjum już poszli na studia. Na jeszcze parę razy mogłem muzyka dla starych zapijaczonych szatusiów. I teraz na to czekamy, wiesz. A kiedyś graliśmy koncert, będzie potem dla emerytów. Koncert graliśmy w Poznaniu chyba. No i tam dogadujemy jakieś tam warunki, no i mówi właściciel, że nie, to musimy się umówić. Leci tu. Musimy się umówić trochę więcej tych pieniędzy za to wynajem klubu, bo ja tu na was na barze w ogóle nie zarobię. Mówimy o człowieku. Tak, bo było, że wiesz, że gimnazjaliści przyjdą i no nie mogą pić. Pod koniec koncertu skończył się alkohol w klubie. I co teraz, kurwa, cwaniaku? No ale tak, ja widziałem tam bardzo ludzi, dużo, bardzo różnych ludzi. To różnych, znaczy, tak. Ja bym powiedział, że jednak gdybym miał robić jakieś badania statystyczne, to określiłbym, że jednak jakaś tam 18-70. Nie, mi nie chodzi o wiek. Myślę, że większość tych ludzi było odbiorcami rocka. Większość. Nie wiem teraz, czy 65, czy 70%, czy ileś. Ileś było ludzi, co pewnie robią bardzo różne rzeczy. A jeśli chodzi o tych, o wiek, to był bardzo różny. Chyba średni to był taki, bym powiedział, około 30 lat. No. Tak bym to rzucił, a widziałem na przykład trochę, nie tak dużo, trochę widziałem takich w ogóle zupełnie dzieciaków, którzy może z tatą przyszli, takich są 12-latków. Tak. Są nawet 4-5 lat, tak, przychodzą w słuchaweczkach na ramionach. I śpiewają te słuchaweczki, mają na uszach. Tak, ale na ramionach rodziców. Mają na uszach słuchaweczki Young Multiego słuchają. Tata, stary, gadał, bym przyjść na metalowy, pojebany koncert. No, oni to myślą. Na bajkę jeżowską. Dobra, chuj tam. No nic, no ale generalnie tego. To społeczeństwo było bardzo różne. No i co? I było pogo pod sceną. Cały czas, non stop. Było coś takiego. Było. Nie no, było co. Ja patrzyłem z góry, nawet pomyślałem sobie, że jak zaraz że będziecie... Tak, ja bym chciał wbić, tylko że ja jestem teraz w czasie przepotrzefarzania się w motyla i ten. I muszę trochę zbastować z różnymi ekstremalnymi zachowaniami. Natomiast ten. Tak. Natomiast za rok, jak już będę kurwa z motyla przepotrwarzę się w goryla, to wpadam na ten. Na pogo. Co jeszcze tam zaobserwowałem? No to pogo było kulturalne dosyć. Nie takie super chamskie. Chociaż ogólnie pogo w ogóle uważam za rzecz dosyć kulturalną, bo jak byłem młodszy, zdarzało mi się gdzieś tam pogować i była tam zasada, na przykład bywało czasami te pogo nawet bardziej agresywne niż tu, ale natomiast jest zawsze zasada jedna w pogo, jak już to się wypierdoli, to mu się podaje rękę. Jakby się go nie waliło z boku w trakcie, to leżącego się podnosi. Tak, żeby mu znowu przeciwny, ale cię teraz przeproszę. Tak. My za sceny tak widzimy więcej, bo czasami zdarzają się pojedyncze sytuacje, że jakaś awantura tam jest pod sceną, to my widząc to ze sceny, to zawsze jest interwencja jakaś podejmowana. No tak, ale to, Krzysia, że to pogo jednak jest częścią właśnie tego, nazwijmy tańca, powiedzmy sobie, tego jak się ci ludzie bawią, więc no bo takie koncerty metalowe
są spokojnymi raczej, tam nie ma jakichś, wiesz, agresywnych zachowań. Nie, mi chodzi tam, wiesz, jak idziesz na koncept, raczej nie obawiasz się, no nie wiem, tak jak na dyskę idziesz i możesz dostać w ryj właściwie tak. To jest moje kolejne spostrzeżenie. Tak, ale... Że, ale ja się tego spodziewałem. No tak, właśnie chodzi o to, że to jest, wiesz, to, tak. To jest ich zabawa. Oni wiedzą, że robią, wiesz, to może na pierwszy rzut oka. Ja pamiętam, jak moja siostrzenica, na naszym koncercie dawno temu, jak była jeszcze malutka, przyszła oczywiście w bezpieczne miejsce i była z moją siostrą i mówi: mamo, mamo, a dlaczego oni się biją? Wiesz, bo widziałam kogo. Jako dziecko, nie? Bo, no bo to wygląda, wiesz, no. Dla niektórych... Oni się nie biją, nie pobiją. Oni się bawią, wiesz. Słucham? No i bardzo dobrze. Czyli my byliśmy przy Pogo. W sumie okazało się, że nie było aż tak dużo się nie skasowało tego, co mówiliśmy. I tutaj jakaś fajna definicja Pogo zaczęła powstawać. A, wymyśliłem na poczekaniu. Teraz już wypiłem, zapomniałem. Naturalny metal. Nie, to jest taka, wiesz... jak ja to ładnie powiedziałem? Że przypieprzę ci w ryj, ale później cię przeproszę. O właśnie. To coś ten deseń. Tak. No. A jeszcze w trakcie koncertu był taki moment, gdzie wszyscy krzyczeli: pokaż dupę. To jest nieodłączny element, wiesz, koncertu. I ten. A pokazuje się dupę czasami? Wiesz, ale na koncercie? No. Stwierdziliśmy, że nie? To jest tak jak z tą postacią Andrzeja. To jest, Andrzej to jest taki gość, który się przejawia u nas, przewija przez te nasze kawałki. Janusz? I taki trochę Janusz, tak, ale nigdy nie zdradziliśmy, jak on ma na imię. I... Protoplasta Janusza Andrzej. I tak samo jest z tą dupą, wiesz, jakbyśmy pokazali raz, to już później nie byłoby zabawy. Ale powinniście jak coś ale... tak z samym rowem. Tak, to dobrze, macie, ale kurwa... Rozchyl policji. Tak. Jest challenge, że jak oni wszyscy pokażą, to my też wtedy my pokażemy, tak. Ale wszyscy. Aha, no to właśnie... Cała skala wypina się na nas. Mówiliście im to kiedyś? Tak. No i wiesz tam... A, pedały! Kurwa nie ma kozaka! Pojedyncze przypadki były, wiesz, że pierwsze osoby pokazały i... A wy pedał! Albo mi ten kolega też opowiedział, wyjaśnił mi tą sytuację. Mówi: słuchaj, to jest stary motyw z Jarocina. Tak się tam zawsze krzyczało. Kiedyś byłem na Jarocinie i weszła laska, krzyczeli: pokaż cyce, pokaż cyce. Ona wzięła i pokazała im cyce. Oni wszyscy: ty kurwo, ty kurwo, ty kurwo! A mi się wydaje, że ona nie... Chcieli ją sprawdzić. Ale ona nie skontrolowała sytuacji, to można było jeszcze przekuć. Tylko musiałaby dorwać się do mikrofonu i dobrze pojechać. No dobra, jeszcze co? Teledysk, przy teledysku ten też byłem. Oglądałem, bardzo mi się podoba ujęcie to... O Boże, ono jest... To nie jest, to wyglądało jak stacja, ale... To było na tle tego kebaba właściwie i grilla. A kto to kręcił? Bo bardzo fajny kolor. Grupa 13. Grupa 13. Zaraz, kurde, oni. To jest z Wrocławia jeszcze? Tak. No. A w ogóle ta ekipa istnieje? No jak? Oni tam działają pewnie. Tak? Robią klipy dla zespołów na całym świecie. Także. Aha, bo ja teraz sobie przypominam grupę 13, ale. No z, oni chyba jeszcze bardzo dawno robili hip-hopowe teledyski. Nie wiem, czy w Waldemarze... No, oni wszystko, oni też tak, Behemota robią ładnie, Kreatora. No właśnie, robili... typowy hip-hop. Tak? Tak? Nie, ale chodzi, że na całym świecie. Nie? Ale fajne, czy coś, że Linkin Park teledysk jakiś... To koncertowy zrobił. Tak, no, także to jest, wiesz... No. Mhm. Nie ten, nie jestem gejem, ale walę sobie konia do Behemota, czy jak to było? No, można go skrócić. Nie jestem gejem, a śnią regalu. O, tak było. Bo słucham namiętnie czarnego metalu. Tak, to też szczerze, taki prześmieszczy teledysk. A co sądzicie o Nergalu i tym całym... To Krzysiu ma odpowiedź przygotowana. Tak. To... Tak? Uwaga, play. Jeśli chodzi o Nergala i zespół Behemo. No. Chyba trzeba zacząć od tego, że ten wers się pojawił nieprzypadkowo w naszym tekście, bo Nergal stał się na przestrzeni ostatnich lat takim, no jakby nie było, bardzo takim ciekawym zjawiskiem i stał się przedstawicielem tego gatunku ciężkiego metalu, który tego przedstawiciela zna praktycznie każdy Polak. I to jest takie niecodzienne,
Natomiast jest ta grupa tych zatwardziałych też, wiesz, ortodoksyjnych black metalowców, którym to trochę, wiesz, przeszkadza, nie? Bo... I w pierdu nie siedział. Bo, wiesz, którym to trochę przeszkadza, bo Nergal, jakby nie było, jest bardziej otwarty, wiesz, bardziej komercyjny, ma takie szersze spojrzenie, wiesz, na tą muzykę. Jak się nazywa ta posłowa z PiSu, ta taka... Pawłowicz? Pawłowicz. Oni mają... To co, ona co ma wspólnego z tym, z Nergalem? Nie, oni ci ortodoksyjni metale mają mu za złe, że się ruchał z Dodą, a nie z Pawłowicz. To byłoby bardziej heavy metalowe. To zazdroszczą tak naprawdę. Tego nie słyszeliśmy. Ja to wymyśliłem teraz. Ja nie zrozumiałem. No to jest tak powiem grubo. No, w każdym razie... Posmarałem się tego. Nawijaj, ja słyszę, proszę jakąś kostkę. A nie, mam z tyłu. W każdym razie, wiesz, nie jesteśmy specami od black metalu, ale wystarczy posłuchać tej ostatniej płyty. Najnowszej, Behemota, żeby zobaczyć, że jest to muzyka, no jednak, taka powiedziałbym nawet ciekawsza od tych typowych black metalowych dokonań. Jest, momentami powiedziałbym, że jest taka, wychodzi bardziej naprzeciw potencjalnemu Kowalskiemu. Czyli jak ktoś nie miał nigdy do czynienia z black metalem i coś usłyszy takiego, co stworzył ostatnio Nergal i spółka, to może się tym gatunkiem bardziej zainteresować. Tak uważam. Ja widziałem z nim wywiad, a w ogóle chciałbym mieć z nim rozmowę. A nawet raz rozmawialiśmy, żeby się ustawić na tą rozmowę, ale nie wiem, jakoś do tego nie doszło. No i okazało się, że to, jak to wielu z szatanistów, młody, sympatyczny, empatyczny mężczyzna. No właśnie mieliśmy okazję pogadać z nim, bo od tego chcieliśmy zacząć, że rozmawialiśmy z nim a propos klipu do Czarnej Czerni. No. Tam się pojawia wprawdzie ten zwrot, nie jestem gejem, właśnie o Nergalu, ale przecież tam w żaden sposób my go nie obrażamy, a wręcz przeciwnie. No. Prawda? No taka ikona. No. I to nie spodobało mu się to? Nie o to chodzi. Chodzi o to, że zapytaliśmy, czy w ogóle wystąpiłby w klipie. Ale wiedzieliśmy, że tu będzie takie trochę, wiesz... lekkie niedopasowanie, bo wiesz, Nocny Kochany, który robi się jaja, a Nergal, który wydaje mi się, że powinien mimo wszystko trzymać fason takiego prawdziwego, wiesz, mi się wydawało, black metalowca. To też robi okazało się, że tak, że wiesz, ma duży dystans, ma poczucie humoru, natomiast ma trochę inne poczucie humoru niż my. Wiesz, powiedział nam, że spoko, bardzo sympatyczny, rzeczywiście taki powiedziałeś człowiek. I spoko się rozmawiało, to powiedział, że wiesz, że nie do końca by się w tym czuł, wiesz, naturalnie. No i wiesz, i trudno, ale przynajmniej w tekście jest. Przepytał was seriali. The Office, czy kurwa, nie wiem co to, czy Klan, wyklany, nie? Pierdolasz, nie wiem. Złotopolscy. O, nie, to powinien być. Złotopolscy, czy Klan? Kurwa, ciężkie. Klan, nie, Złotopolscy, nie pierdolasz. No dobrze, kurwa, słuchajcie, a teraz, a w ogóle skąd wy, kurwa, jesteście? Z przyszłości. Większość składu jest z metropolii skarlandzkiej, czyli ze Skarżyska Kamiennej. Yo, pod Kielcami. Naprawdę? Nawet nie wiesz, gdzie to jest. Nad Kielcami, pod Radomiem. Między Radomem a Kielcami na drodze krajowej numer 7 w kierunku z pod Kielcami. Krakowa. Czyli Leroy, trochę Leroy. Patrzy. No Leroy to chyba z Kielc jest. No tak. Żujek jest z Łodzi, a Kazan jest warszawiak. Aha. Albo Warszawa. Ja tak obstawiałem Łódź albo Warszawę. No to wiele nie pomyliłeś. Dwóch piątek się zgodziło. Tak? To kurde, to jak wy w ogóle tak się zgadaliście? No jesteśmy słoikami, przynajmniej tak. Artur i ja mieszkamy w Warszawie. Ja od 2006 roku jak na studia przyjechałem do Warszawy, to tak zostało. Bardzo nieładne stwierdzenie, bardzo ono mi się nie podoba. Nie podoba ci się z tymi słoikami? Nie podoba mi się, bo ono ma takie... jakby konotacje negatywne i ludzie, którzy to wymyślili i stosowali to bez oczywiście teraz w tym przypadku ironii, jak to rozumiem, ale którzy, dla których to było coś, czym oni chcieli kogoś obrazić, to jest to takie nie fair, bo jeżeli ty się urodziłeś w dużym mieście fajnym, a ktoś przyjeżdża i nie ma pieniędzy, tak, mama kurwa robi mu pulpety w słoiku, bo tak kurwa nie ma pieniędzy na to ze swojej pensji, żeby sobie wpierdalać kurwa ramen gdzieś tam, to nie jest powód do tego, żeby kogoś obrażać i żeby do kogoś... Ale wiesz, kto jest Polska. Już gadaliśmy o tym. Wydaje mi się, że to raczej chodzi o ludzi, którzy przyjeżdżają i są dwa tygodnie w Warszawie, już są wielkimi warszawiakami,
Właśnie częściej jest tak, tak jak mówi Kazo, że my częściej się spotykamy w ogóle z negatywnymi opiniami, w sensie powiedzmy wśród, no w cudzysłowie, warszawiaków na temat przyjezdnych i w sensie, że te opinie są wydawane przez tych w cudzysłowie warszawiaków. Mm. Wiesz, ja na przykład nigdy nie słyszałem Kazona, który jest rodowitym warszawianinem, a innych w sumie... znajomych z Warszawy. Tak, znajomych z Warszawy, żeby coś mówili, że wypieprzać, to jest, wiesz, nasze miejsce. Zazwyczaj jest tak, znaczy często jest tak, że wiesz, ci, którzy przyjadą do Warszawy i są tam, nie wiem, niech będzie pół roku, rok, to wiesz, u mnie w Warszawie. U mnie w Warszawie. To jest pewna rzecz, która jest trochę śmieszna i fakt, z tym się spotkałem parę razy i z tym właśnie tekstem u nas. Tak, to też u nas, nie wiem jak u was, ale u nas ale to też jest mamy kino, w którym kurwa jest 8 głośników więcej niż u was. Ale to jest też trochę tak, że ci prawdziwi warszawiacy, którzy są z dziada, pradziada, sprzed wojny, to więcej mają problemu z takimi, nazwijmy to, warszawiakami od jednego pokolenia, że oni są super warszawiacy, niż z tymi słoikami, takimi de facto jak my, że przyjeżdżamy, bo... No sorry, no my nie mówimy, że jestem super warszawiakiem i tak dalej, nie? A jakbym na przykład... jestem super. Tak. A jakbym mieszkał na przykład w jakimś mieście parę lat albo w nim bywał często, no powiedział, że czuję się również na przykład warszawiakiem czy berlińczykiem czy kimś tam. Ja bym na przykład bardzo chciał mieszkać w Berlinie i na przykład po Szczecinie to jest dla mnie drugie bardzo fajne miasto, w którym kiedyś mam nadzieję, że sobie kupię mieszkanie i będę się czuł również Berlińczykiem. Byłem. Skupmy się na Berlinie może. Byłem wielokrotnie. Poza tym można przywozić jedzenie w pojemnikach plastikowych i jest. I będę sobie kurwa przynosił wegańskiego, schabowego kurwa do Berlina i będą mogli mi skoczyć wszyscy. To menadżer ma jest to na obiad chętnie. Nie, akurat Berlin kurwa jest zajebisty pod względem jedzenia, więc kurwa tam nie ma czego przywozić. Jeżeli już mnie będzie stać tam na nawet... mieszkanie, to mam nadzieję, że i na kurwa street food. Tam nawet kebab jak smakuje. A, ten tak, uliczny. Tak. No to było. Tam akurat pod względem kuchni currywurst, no jak jeszcze jadłem, to też jest bardzo okej. Okay. A nawet w currywurst w ogóle najlepsze są frytki. Naprawdę. Tak. Tak sama nazwa wskazuje. Naprawdę są, bo w currywurst jest zawsze ta kiełbaska, bułka, albo bułka, albo frytki. I oni mają, jak jest dobre te currywurst, to mają naprawdę zajebiste frytki. Można sobie kupić same frytki. Są. Będziemy chodzić na currywursty, ale tylko frytki będziemy jeść. Teraz. Ja tak robię na przykład. No nie? Ale w naszym pasibusie też są niby burgery, ale fryteczki jak są, bo nie często są, to są też kurde wypasione. A tak. Pasibus to jest? Burgery. Burgerki tak. Z Wrocławia tutaj. Mm. Ale w końcu wy jesteście... Nie, z Wrocławia nic z was nie jest. Tak? Nie. Po prostu bywacie często we Wrocławiu. Tak. A, bo pytałeś, jak to się też odbywa. Ma fajną scenę kulinarną. Wydaje mi się, że od cholery fajnych knajp jest, bo ja lubię o tym rozmawiać. W ogóle tam jest fajne to miasto i tam multum jest miejsc, gdzie można się zacząć. No właśnie, a to jest ciekawa rzecz, którą ja zawsze lubię zapytać różne zespoły o to, bo ja mam taką teorię, to właściwie nie jest teoria, no tak kurwa jest. Jak ktoś jak jest zespół albo jakiś artysta, który już gra jakiś czas, to tak naprawdę taka osoba, w mojej opinii, jeżeli jest osobą jeszcze, która czymś się interesuje, to zna bardzo dobrze Polskę. To znaczy w sensie zazwyczaj była w tylu miejscach, w której normalnie Polak by nie był, no bo wiadomo, no. Okej, zobaczymy sobie góry, zobaczymy sobie, nie wiem, Mazury, Mazury nawet mówię o jakichś mniejszych miejscowościach, ale kurna, jak się gra sztukę, to człowiek bywa w takich miejscach, że ja pierdolę, no nigdy nie wiem, w Starachowicach, w jakimś... To jest akurat Świętokrzyskie. To znaczy, bywamy często. Golub dobrze. Ja rzuciłem akurat Starachowice, bo kiedyś właśnie byłem na koncercie tam i wtedy sobie taką pomyślałem, kurde, dowiedziałem się, tutaj Stara produkowali. Wow, nie wiedziałem tego, no nie? Była tam w ogóle przepiękna dziewczyna, która prawie się ze mną przespała, ale finalnie nie. Natomiast ten... A kto zepsuł temat? Czy jej koleżanki. A. No pewnie ja też po części, bo to ja, ale nie, jej koleżanki po prostu poszliśmy już do hotelu z jej dwoma koleżankami z nią i ja mówię, kurwa, no i widzisz, wini... Wreszcie się udało. Blacik. Jesteś kurna blisko tego, czym zawsze chciałeś być.
I jedną zaczął wyciągać telefonicznie jej chłopak. I mówię, dobra, no chuj, ty masz chłopaka, zapierdalaj do niego, no nie? No i one tak się, zostały dwie, potem druga się urwała, a ta trzecia nie chciała być dziwką. Dziwne. Dziwne, ale tak to się skończyło. A jak jest u was z ruchaniem? Dobrze, tak? Ale sprytnie to przecież. Mamy siebie. Mamy siebie, mamy sprawne dłonie. No, teraz jest 21 lat, także... Ja mam nie odróżniać, prawie żonę. Nie, no ja mam... Żurek ma żonę. O Boże, żonę. Jezus Maria! My z Żurkiem jesteśmy żonaty, znaczy nie ze sobą, ale wiesz, także no, nam już nie wolno, a chłopaki są grzeczni. Ale jak to wam nie wolno? Ja tego nie rozumiem w ogóle. Ja uważam, że żona rockowca powinna rozumieć, z kim jest, że jest rockmanem. Ona sama powinna... Powiedz to do tej kamery. Powiedz, bo będą to żona rockmana powinna rozumieć, jak, z kim jest. Ona jest człowiekiem, który... On rucha to wszystko nie dla siebie. On to robi dla całego świata, dla ludzi, którzy mają poukładane życie i którzy po prostu mogą czasami w marzeniach przeistoczyć się w niego. I on za nich musi spróbować wszystkich uciech, które daje świat. Choćby na siłę. Ale... Choćby na siłę, nawet gdyby nie chciał. Nie chciał, ale... Gdyby nawet nie chciał. To jest część obowiązek. Jego zawodu, to jest jego obowiązek. Czekaj, przychodzą fanki. Nie. Przychodzą fanki na ten, na koncert. Ciekawe świata. One oferują swoją bliskość, swoją kobiecość i kurwa nagle jeb, ściana. Nie, mam żonę, kurwa. No wiesz co, jeb, to jak zadzwonimy, to ona może przez telefon jebnie, jak to usłyszy. Nie wiem, słuchaj, ja mogę na tym kulturalnie dyskutować, ale ja uważam tak naprawdę, na serio, pomijając tutaj moje takie przerysowywanie różnych rzeczy, ja uważam, że tak jest. Ja uważam, że jeżeli kobieta wiąże się ze znanym muzykiem i oczekuje od niego beznadziejnego słowa, które w ogóle jest nieadekwatne do sytuacji, czyli wierności, a to wierność nic z tym nie ma wspólnego, tylko oczekuje abstynencji seksualnej od człowieka, który jest pożądany seksualnie, sprawił, iż jego genotyp jest potrzebny w planecie Ziemia, no to jest coś wbrew naturze w ogóle. No. Ja tylko to skwituję tak, że my mamy z tym spokój, dlatego że żony naszych chłopaków związały się z nimi, zanim chłopaki byli popularni. I tu jest kaczyk. No. Patrzcie, jak wytłumaczyliście. Wycwaniły się. Kurwa, no. Nie wiem, no ale... Ale powinny iść w tym czasie. Tak, a bo one były w przyszłości i przewidziały. A w sumie powinny to wiedzieć. Powinny. Jebane, no. Nie obrażając nikogo. O Boże, kurwa, no nie, no ja cały czas... Ej, to teraz słyszę, ciekawe, czuję się oszukany. Ciekawe, gdyby sytuacja się czyli odwróciła i chłopaki byliby mężami rokowych żon. Albo mężów. Na to też mam pewne wytłumaczenie. Zamieniam się w słuch. Wtedy mówi się tak. Słuchaj, kochanie. Chcesz być moją królową? Tak, oczywiście, no, jestem twoją królową. Jesteś moją królową. A królowa musi mieć króla, tak? Tak. Jednego. Czyli ja jestem królem, tak? A wyobrażasz sobie Pedzia króla, który nie ma całego haremu, tylko rucha jedną królową. A wyobrażasz sobie dziwkę królową, która się rucha z jakimś zasranym paziem króla? Okay. Kompletnie nie na miejscu sytuacja. Nie na miejscu. To nie powinno się wydarzyć. Tak, nie może królowa nie może tak się pieprzyć z jakimiś paziami. No, królowa jest od pieprzenia się z królem, tak? A król co? No, kurwa, jakiś gejowski król, co rucha jedną królową? No kurwa, słyszeliście o takim królu? Królowie mają harem cały, no. Więc jak chcesz być królową, no to muszę być królem. Świat, no. Ci wody. Świat nie jest sprawiedliwy. Nie jest pogodzić. Właśnie, no. Ale trzeba nad tym pracować, trzeba go ulepszać. Ja... Ale to musi zostać niezmienne. Król i królowa. To jest dobre, no nie? Tak mi się też wydaje. A tak naprawdę jeszcze jakieś a propos tej monogamii, nie Boże, monogamii i poligamii. Słyszałem kiedyś fajną opowieść. Akurat kumpel mi to opowiadał, słyszał audycję w radiu. I
w tej audycji nagrywa się tam cały czas. Ile jest minut w ogóle? Masz minutność? 19:40. O, no to super. A, to super. I w tej audycji była taka sytuacja, że właśnie była mowa tam o tym niby zdradzaniu się, nie zdradzaniu. I dzwonili różni ludzie i tam mówili swoje jakieś tragiczne sytuacje, a mąż to tamto, a żona to tamto. I zadzwonił dziadek, taki naprawdę starszy pan, i on mówi tak: no proszę państwa, to o czym tutaj mówicie, to jest trochę nieadekwatna ta sytuacja do w ogóle słów, które używacie. Ja przeżyłem II wojnę światową i powiem państwu tak, zdrada to była, jak ktoś powiedział, gdzie się ukrywają partyzanci w lesie. Przyszli Niemcy i ich wszystkich wymordowali. To była pierdolona zdrada. A to, o czym wy mówicie, to jest po prostu bzykanie się z innymi partnerkami. Ja nigdy mojej żony nie pytałem, co ona robi w wolnym czasie, ani ona mnie nie pyta o to. A mamy bardzo udane pożycie. Także po prostu trochę sobie przemyślcie parę spraw. Dziwię się, że ja, starszy człowiek, wam młodym ludziom muszę tak proste rzeczy tłumaczyć. Zawstydził to. Dobra, co? Ale się zrobiłaś w miasteczku atmosfera. Nie się zrobiło. Jak to blisko od ruchania do poważnych tematów. Dobra, wracając do muzyki, a kiedy byście wymyślili ten w ogóle, że właśnie, że idziecie w taki temat. Dobra, słuchajcie, kurwa, lubimy heavy metal, ale kurwa, jebać teksty o rycerzu, kurwa. Nie, nie było takiego właśnie momentu, że usiedliśmy sobie tak jak tutaj przy tym stole i mówimy, słuchajcie, teraz robimy sobie jaja, robimy kabaret, bo to się sprzeda, nie? Tylko wszystko wydarzyło się dosyć spontanicznie. Jak postępowało po sobie dosyć przypadek. Stopniowo. Bartek Walaszek, którego możesz kojarzyć z braci Figo Fagot albo z, nie wiem, Kapitana Bomby. Ja kojarzę tylko Marka Walaszka. Ale a blog Ekipy znasz? Ten, blog Ekipy kojarzysz, kreskówkę? Tak, kojarzę. No to twórcą jest Bartek Walaszek. Dobra, aha, okay. W każdym razie kiedyś miał taką kultową kreskówkę Kapitan Bomba i zaproponował, żebyśmy nagrali dla niego kawałek, do którego już miał gotowy tekst i część, i melodię miał do tego numeru. Nagraliśmy numer zatytułowany Minerał Fiuta. Fiuta, przepraszam, bo to nazwisko. Okay. No i to był numer właśnie, który idealnie pasował do jego kreskówki. To był numer taki właśnie z jajem. Po tym numerze jakoś tak poczuliśmy się jakoś tacy odświeżeni. Wiesz, jakbyśmy się trochę narodzili na nowo. Kurwa, to jest to. Heavy metal, a tu wiesz, tu można sobie zrobić jaja. Jest takie, powstało nam całkiem szerokie pole manewru. Mówimy, no to zrobimy następny numer. I zrobiliśmy jakiś tam taki, wiesz, prześmiewczy, typowo pochyliliśmy się nad subkulturą, wiesz, metalową i nad tymi tekstami, nad tymi motywami z power metalu, czyli jakieś tam, wiesz, księżniczki, smoki, o których wcześniej rozmawialiśmy. I zrobiliśmy numer zatytułowany Wielki Wojownik. No ale to tak zrób później chyba, nie? Po tym minerale. Może zrób nawet, tak. Bo też jeździliśmy i graliśmy. No to zrobimy sobie ten numer. Później mówimy, a to dawaj, to zrobimy jeszcze jeden. Po koncertach zobaczyliśmy w ogóle, że... Wiesz, nie mieliśmy żadnych planów. Nie mieliśmy żadnych planów, że robimy jakąś płytę, że robimy jakiś taki projekt, że robimy zespół, który będzie, wiesz, zbijał jakieś kokosy. Tak jak mieliśmy już kilka tych kawałków, mówimy, może nagramy całą płytę. Nagraliśmy całą płytę, zrobiliśmy płytę, którą zatytułowaliśmy Heavy Metal. Wydaliśmy ten album. I też nie było jakichś planów, że a zobaczymy, za chwilę pewnie nagramy drugą płytę, a później trzecią. Tylko nagraliśmy tę płytę i wyruszyliśmy w trasę koncertową z tymi numerami. Nie spodziewaliśmy się tak naprawdę żadnego sukcesu, bo nagrywasz kawałki heavy metalowe, w ogóle zespoły metalowe w Polsce mają przejebane. No, mają. No, mogę założyć, że na pewno mają gorzej niż, nie wiem, hip-hopowe. No, niż hip-hopowcy. Albo disco-polowe. Coś w ogóle. I tak jak właśnie niektórzy nam zarzucają, że to był jakiś plan, że to w ogóle było wszystko ukartowane, że wiemy, że, nie wiem, wcześniej graliśmy jako zespół, który grał anglojęzyczne numery, nazywał się Night Mistress. I że okej, chłopaki wiedzieli, że tutaj to nie zagra, ale wiedzieli, że jak se pośmieszkują, to w ogóle będzie już, wiesz, sztosik. Ale wiecie, co jest najchujowsze? Nie wiedzieliśmy, jak to robiliśmy. Ale nawet gdybyście wiedzieli, to kurwa, co z tego? Bo ja zawsze słucham takiego gówna pierdolonego, którego po prostu nie mogę zrozumieć. Jak ktoś wydaje płytę i na przykład zrobił zabieg, na przykład w jeden z promocyjnych zabiegów często w hip-hopie, to jest kogoś tam kurwa obrazić, tak? I wywołać tak zwany beef. I to był zabieg marketing, albo nie wiem, kurwa zrobił, nie wiem, cokolwiek innego, powiedzmy, nie, nawet załóżmy, że beef
to jest coś negatywnego, chociaż nie do końca to jest jakby temat. W każdym razie, to był zabieg marketingowy, trzeba nam tak odkryć. Kurwa, wydaję płytę! Cóż kurwa w tym dziwnego, że zrobiłem zabieg marketingowy? Czy was pojebało? Robię muzykę. Cóż kurwa dziwnego, kto, że usiadłem i pomyślałem, co zrobić, żeby kurwa ją słuchano. Cóż. Kurwa, Mać, o co chodzi tym ludziom? Tak, kurwa, tak, usiadłem, posiedziałem, pomyślałem sobie, lubię kurwa metal, ale pierdolenie kurwa o smokach nie przechodzi już, kurwa, wszyscy to słyszeli. Co można wymyślić na pewno? O, napiszę kurwa śmieszny tekst. I chuj, i jak to się mówi, pykło. No i co, no i dobrze, no kurwa, czy chodzi o to, żeby nie pykło, czy chodzi o to, żeby rzeźbić gównie cały czas? Nie, oczywiście, że o to chodzi, żeby nie pykło, bo dopóki grasz dla 50 osób, to jesteś ziomeczek. Jesteś prawdziwym metalem, każdy cię lubi. A ci sami ludzie, gdy na twój koncert nie przychodzi już 50, a 1000 osób, to już cię nie lubią. Już się sprzedałeś. No tak, no i kurwa, to jest cholera. Sprzedałeś. Kurde, jakby kolesie znali przepis na nocnego kochanka już, nie wiem, w 95 roku, to już nie wierzę, że nie, ja tego nie zrobię, bo to jest wbrew mojej możliwości idei do muzyki. Ja wiem, że zarobiłbym na tym w ogóle, żebym tak. Ja nie mogę. Ale ja tego nie mogę zrobić. Dlatego pójdę i wypierdolę babcię z emerytury. Tak, ale jestem prawdziwym metalem. Ale będę grał nadal. Wyjedę ją z torebki, niech kurwa nie ma na leki. Chuj jej w dupę. Ale będę miał tutaj. A ja zajebę koncert za tydzień dla 20 osób. I będę grał po smokach. No to i kupię koszulę. Wiadomo, no. Z emerytury babci. A course. A wiecie co? A ja sobie znalazłem taki zespół, który bym powiedział, że ma pewne. Ile tam zajmowało? 6. Dwa, dobra, jeszcze mamy. Tak. Który ma. Jest jakby troszeczkę odwrotnością, ale ma pewną. Poprzez tą odwrotność wydał mi się podobny do was. I. Bardzo lubię ten zespół. Jesteście w stanie zgadnąć jakiś zespół w strzelach? Ale ja jaki nurt? No, polski zespół, który też zapełnia salę, a przynajmniej zapełnia, nie wiem jak, co teraz u nich się dzieje. I jest jakby patent, jest szczyptę odwrotny do waszego. Ale poprzez to jest w pewien sposób bardzo poważni. Podobny do was. Taki kurwa rebus. Ladypunk. Nie, zupełnie nie. To jest też zespół, który aż tak nie gra tam dziesięcioleci całych, no nie? Ale starszy zespół czy młody? Młody dosyć. Młody dosyć. Mhm. A nie wziął się żadnego talent show? Z tego co wiem, to nie. I zapełnia salę. To jest taki zespół. Czy jest to rockowy zespół? Podpowiedzi. Ma, nie wiem, chyba nie, ale jakieś tam... ale nie, chyba... Nie wiem, tobie win to... Ten, ale nie jest to pop na pewno. Najbliżej chyba ci do Corteza. Nie. No dobra, rozwiążę, bo... Dobra, dawaj, Laura, bo się robi żenująco. Ten zespół to są domowe melodie. Ale zabiście za tak? Tak? O kurwa, bardzo po szkoda. Stopy, a dlaczego powiem, że mi się z wami kojarzy? Bo oni mieli też pewien patent. Oni grali muzykę na odwrot, można powiedzieć łagodną. Ale znam, teksty finalnie mieli bardzo tak, hardkorowe. Tak, no. Dlatego mówię, że jest to pewna odwrotność. Tak, I mi się ten zespół zajebiście podobał, ale numer Graszka to jest dla mnie rozpierdol. Kurde, no my... zawsze raz na jakiś czas sobie wracam do tego kawałka. Strasznie szkoda, że oni w ogóle... I oni wiem, że też mieli taki moment, w którym właśnie zapełniali... Tak, to dziwne właśnie, tak, że zdarza się, to musiało się chyba wewnętrznie no, coś udzielić. Znaczy moim zdaniem, bo ci dwaj kolesie pobili się tą dziewczynę. A tam nie było, nie było tak, że oni właśnie, którzy tam byli razem, jakoś... Zwrócić się o rolę króla. Nie, no z tą dziewczyną któryś był, że jeden, który był z tą dziewczyną... Żurek, tak, tak to już jest, jak są król może być tylko jeden. Tak. Ale mi się wydawało, żeby dwaj z nią byli, przynajmniej chcieli być. Dlatego powiedzisz, że właśnie u nas od początku sobie powiedzieliśmy żadnych związków międzyzespołowych. Wewnątrz zespołowych. Tak. Okay. Na wstępie to wiesz, porzuciliśmy. A były zakusy. Naprawdę? Tak. Są trochę do dziś jeszcze, wiesz, ale dlatego się też dzielimy tak na pokoju, na przykład, że jestem z Żurkiem, bo nigdy do siebie nie szliśmy pociągu. Aha. Arek my się nienawidzimy, Arkiem, więc bo... jesteśmy razem. Tak. Rozumiem. A kazanie jest jak już się mamy razem kochać, jak to już z chłopami, to nie z zespołu. No tak. No i... Bo ale... sporo powiedzieliśmy, że to biorą potem na poważnie. Bo król jest tylko jeden. Wiesz, i
A jak jest tutaj pięciu króli, to już w ogóle. Tak naprawdę, jeżeli byśmy to ile musi być uwagę, siadanie na tronie, ile tam się zginęło? 29,30. Tak? Wiesz co, zrobimy, rozłączymy to i włączymy jeszcze raz. Myślę, że jeszcze na jakimś małym zdjęciu pół godzinki się załapiemy. Czyli przełom będzie. Tak. Nie będzie, nie pójdzie w kosmos. Nie się do sklepu.